Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Następną rzecz, jaką chciałabym pokazać, to będzie robienie sweterka z wrobioną już pliską gotową. To znaczy, można zrobić sweter cały i pliskę osobną doszyć, jak już pokazywałam na małym sweterku dziecinnym. A tu chcę pokazać, jak można zrobić sweter z wrabianą w pliskę, na której później będą doszywane guziczki albo będą robione dziurki. I drugi filmik chciałabym pokazać właśnie na tym również, jak się robi takie na przykład bąbelki. Tutaj ten brzeg, jak widzicie, jest robiony ściegiem francuskim. Już jest właśnie podany ten ścieg francuski na moim kanale. On jest bardzo fajnie rozciągający. I to jest właśnie on bardzo fajny do ściągaczy. Tym ściągaczem można również robić ten brzeg do góry. Robimy tutaj ten francuski. Tu robimy prawy, z powrotem lewe oczka, tutaj widać. A tu cały czas robimy właśnie ten francuski znowu, czyli w tą stronę prawe oczka i z powrotem prawe oczka. Proszę zobaczyć, tutaj dokładnie będzie widać teraz. Tutaj jest francuski, te lewe grube takie i tutaj jest też ten niby lewy, ale te oczka są grubsze, te są takie dosyć cieńsze. Możliwe, że na tej stronie lepiej widać. Proszę zobaczyć. I teraz chciałabym pokazać, jak się to robi. Tak jak zawsze nabieram te oczka. Tu już parę razy pokazywałam. Jeszcze raz pokażę. Bierzemy, naciągamy sobie dosyć dużo tej nitki. Ja nie potrzebuję tak dużo, mam mało oczek. Biorę tak przez palec i z góry tu pod nitkę, za nitkę i z powrotem tą samą jakby drogą. Mam dwa oczka. Na początku są zawsze dwa. I znowu raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Można powiedzieć, ściągamy cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. I tak robimy. Ja zrobię te 25 oczek. Nabrałam oczka, jestem już po tej drugiej stronie, zaczynam robić i zaczynam to robić tym ściągaczem, tym wzorem francuskim. Pierwsze ściągam, a te oczka wszystkie robię prawo. Czyli te pierwsze 3 cm czy 4 robię tylko i wyłącznie te oczka prawe po jednej stronie i prawe po drugiej stronie. I proszę zobaczyć, ta część już jest gotowa, czyli tutaj jest 6 oczek, a reszta oczka są tylko prawe, one po drugiej stronie są lewe. A ten brzeg będzie zawsze wyglądał jak lewy, po jednej i po drugiej stronie, to będzie ten wzór francuski. I to jest ten właśnie brzeg wrabiany, tu będą guziczki szły, czyli ja muszę zrobić teraz tą drugą część. Muszę pamiętać, żeby ten brzeg się tutaj zaczynał. O tym muszę pamiętać, czyli tu musi być teraz 6 oczek, nie z tej strony, bo wam się to nie założyło. I będziemy robić właśnie teraz z tej strony zaczynać, że to jest też 6 brzeg francuski. I tu w tych pierwszych oczkach już musimy robić dziurkę. Tu w tych pierwszych 6. To jest bardzo ważne, ponieważ jak tutaj są, będą te guziczki, to tu już musi zacząć się pierwsza dziurka na tej wysokości, około 0,5 do 1 cm. I to chcę pokazać teraz. Mamy 6 oczek. Pierwsze spuszczamy. Drugie możemy również
to jest francuski, a więc robimy prawe. Drugie przerabiamy i z tych środkowych dwóch robimy jedno oczko i drugie oczko, czyli te dwa oczka będzie dziurka. Raz, dwa, dwa, to jest cztery, pięć i to następne będzie szóstym oczkiem. Tu są te dwa zgubione i ta dziurka ma być tak jak jest, ponieważ wracając z powrotem musimy w to miejsce dobrać te dwa oczka. A na razie robimy dalej po prostu po lewej stronie. Dalej robimy ten francuski, a więc dalej robimy ten francuski brzeg na tą wysokość pod te tutaj kulki robione, te bąbelki. Dochodzimy tutaj do tego momentu, tej pliski. Mamy tutaj dwa oczka, tutaj dwa, dwa są zgubione, więc robimy te dwa prawe dalej. Dwa robimy prawe, a te nabieramy w ten sposób, że dwa razy nitkę nawijamy i przerabiamy następne oczko, czwarte, czy piąte i szóste. I już po tej stronie mamy nabrane te oczka, musimy tylko przerobić. I już po tej stronie mamy nabrane te oczka, musimy tylko przerobić. Uzupełnić jakby raz, dwa, jeszcze raz przed nitkę i przerabiamy to oczko jakby jako lewe oczko i dalej robimy już te prawe i tak to już wygląda. Robimy dalej. To jest ta bliska i tutaj jeszcze na razie dalej robimy ten francuski. I proszę zobaczyć, mamy już podrobione na tą samą wysokość, a więc będziemy robili teraz 6 oczek francuskich, a resztę lewe, bo to jest lewa strona teraz. Ponieważ w tej drugiej części zdecydowałam się zrobić właśnie prawe z prawej strony, lewe z lewej strony. A więc ta część też musi być taka sama. I tu już musimy wyliczać sobie bąbelki. To znaczy tak, musimy odliczyć 2, 4, 6 na tą pliskę, a tu na ten bąbelek jedno oczko. I znowu raz, 2, 3, 4, 5. Tak robiłam bąbelek. Raz, 2, 3, 4, 5. Bąbelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bąbelek, a więc raz, dwa, trzy, cztery. Cztery będą wolne, bez żadnego bąbelka. A więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I robimy ten bąbelek, czyli raz, nie ściągamy, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Spuszczamy i taka widać też tutaj szczelinka się zrobiła. To jest wszystko dobrze. I musimy tych 7 oczek z powrotem nabrać. Możemy się tak przytrzymać, żebyśmy widzieli, dokąd one idą, żeby nam się nie za dużo później nabrało. 3, 4, 5, 6, 7. Teraz te 7 oczek znowu przerabiamy tą jedną nitką, przyciągamy i tu mamy jedno oczko, to szóste jakby. I znowu 5 prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale dzisiaj koncentrujemy się w sumie tylko i wyłącznie na tych pliskach. Bąbelek, jak się robi dziurkę, pokażę Państwu jeszcze ekstra, bo to jest ważne, po co za każdym razem wchodzić na taki jakiś sweterek, jak
byście chcieli zrobić tylko bąbelki. Gdybyście nie widzieli, ile tu jest oczek, czy wam za dużo zostało, czy za mało, musicie zawsze sprawdzić, żeby tutaj było 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest bardzo ważne, żeby wam się te oczka nie pogubiły. Ta nitka musi być bardzo naprężona, że dobrze wam przeszła. I robimy ostatnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę zobaczyć, to szóste oczko tu się wyrobiło. To będzie z tego bąbelek, a tu zostają 2, 4, 6 na tą pliskę. I robimy ten bąbelek jeszcze raz. I teraz dalej robimy tym francuskim, czyli prawe. Przerabiamy. I teraz znowu tutaj, gdzie jest ta pliska, te 6, robimy znowu prawe. Powtarzam za każdym razem, żeby wam się nie pomyliło. Pierwsze ściągamy i robimy razem 6 prawych. Tu już to jest pierwsze, gdzie jest ten bąbelek, to będzie już lewe, ponieważ lewa strona. Lewe i 5 lewych resztę. I tak robimy te lewe oczka do samego końca. Gdybyście zauważyli, że gdzieś wam się jakieś oczko zgubiło i było 4, to proszę z jednego oczka zrobić 2, tak jak już tłumaczyłam, żeby uzupełnić, żeby wam nie brakowało później. I już mamy to zrobione. Te dwie części możemy teraz porównać. Proszę zobaczyć, jak ładnie to wygląda. Czyli tu będzie dziurka, tak będzie zachodziło. Nie odwrotnie, bo tu będą guziki. I teraz proszę zobaczyć, tutaj mam różnego rodzaju guziki. Możecie mieć takie duże na przykład. I one wam tutaj przejdą. Jakieś drewniane mogą być. I one wam tutaj fajnie przejdą przez tą dziurkę. Jeżeli byście mieli małe guziczki, to można tylko jedno oczko spuścić tu. Znaczy one będą tu przyszyte, ale one za małe, to nie. To do bluzeczki takie. No powiedzmy na przykład, że takie może być tu przyszyte. Ono będzie tutaj przechodziło fajnie. I przejdzie, to będzie na dole tak wyglądało. Proszę zobaczyć. Myślę, że bardzo fajnie wygląda. Gdyby wam ta dziurka była jednak za duża, to możecie sobie zawsze z lewej strony gdzieś szczepić ją, żeby była mniejsza. To nie ma problemu. A więc myślę, że państwu dobrze wytłumaczyłam, jak się robi te pliski do sweterka. Pliski wrabiane to się nazywa. Zrobiłam tak właśnie z tymi tutaj bąbelkami, ponieważ uważam, że dla dziecka bardzo słodko to wygląda. Myślę, że się państwu będzie podobało. Podrobię jeszcze kawałeczek, zrobię zdjęcie i wstawię i zatytułuję, jak zrobić pliski do sweterka rozpinanego wrabiane. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam państwa na moje filmiki. Możliwe, że jeszcze coś fajnego nagram. Robiłam już nie jeden sweterek, a więc jakichś tam pomysłów jeszcze mam troszeczkę. Myślę, że się państwu przydadzą te moje tutaj propozycje. I dziękuję za subskrypcję, dziękuję również za łapki w górę. Bardzo się cieszę, jak je widzę, jak mi przybywa. To znaczy, że coś państwu pomogę, czy pomogłam. Jeżeli coś słabo widać, jeżeli coś źle wytłumaczyłam, proszę pytać, ja chętnie odpowiem, tak? A więc do widzenia.